Oh, fuj! Jakie to jest wielkie! No! Ja nie widziałam ich spod spodu! Ma sześciopak. Bo tego już trochę naciąga. Ja tego nie zjem. Pachnie morzem. Temu jednemu odrąbali jedną łóżkę. Capi taką rybą bardzo. Ale strasznie mocno pachnie ten krab. Wali takim kutrem. Ja go nie chcę chyba z tej strony, bo on tu ma włosy nawet. Nie ogromne nóżki. Ja się boję, że jak on się odhibernuje, to tak... To są jego oczy tu? Tu ma oczy. I czułki. Ja myślałem, że one będą w wielkości ręki, a on jest w wielkości... Dwóch rąk. O, jest! Ale się wystraszyłam! Ojej! To jest taki wielki. Włączamy rozmrażanie. To będzie rozmrażane? Rozmrażane. One chyba jak się rozmrożą, to będą takie, że nie te... Zaczną wychodzić z piekarnika! Wszystkie nóżki zaczną się ruszać. Ja bym go zjadł, ale jest jak taki wielki chrabąż. Hej ho, dajcie wodę, hej ho, kraby na śniadanie. Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta. Krzyś. Jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czekają na nas kraby. Wielkie kraby, już się rozmrażają. Nie mamy pojęcia, jak się dobrać do tych krabów, szczerze mówiąc, bo ja nie oglądałam żadnych filmów. Wiem, że istnieje tego mnóstwo na YouTubie, ale po prostu stwierdziłam, że jak mnie tak raz wyciepali na jakąś bezludną wyspę i jedyne, co bym mogła zrobić, to rozmrożonego kraba zjeść, musiałabym wiedzieć, jak się do niego dostać. Ale coś było takie, że tak otwierali, przyłamywali i tak... No było, o fuj! Czekamy, aż się rozmrozi, ugotujemy i damy sobie na talerz, będziemy próbować je wypełnić. Chociaż wydaje mi się, że skończymy młody na tarasie tłukąc tym jak kokosami. No bo nie wiem jak to inaczej. A może krab ma jakąś taką pstryczkę w środku, że tylko trzeba tak przekręcić, no. I to się sam otwiera. Tara! O joć. Jak to wygląda? Nie będę to wchodzić? Mały uszczerbek na psychice. Ja nie wiem, czy ja to zjem i się nie pożygam. Psycholog i poczekaj. Psychiatra. Ja zobaczę, jak to się je. I wam będę podpowiadał. No z tym razem, jak na to wyjdzie, to zjemy homara. Homara, no. Ale nie wiem, gdzie można dostać. Wrzucamy je do wrzątku z solą. Solą młode? Majerankiem? To jest wszystko do nas zrobione. Ale myślisz, że oni dosolili to tak jak ja lubię mieć dosolone? Zobrzydliwe. Ale może kraby będą dobre, bo przed krewetkami też tak miałem i mi bardzo zasmakowały. Może krab to będzie taka jedna wielka krewetka. No i tak o tym myślmy może. Krewetce czyści się kupę. Myślisz, że krewetka ma taką kupę, to jak my z niego wyciągniemy taką? Klut, taki wiesz. Klut. Ciekawe, który krab będzie miał za twardze, nie wiem. Fajne, takie włochate. Takie... Ale no nie jest włochate, to on ma tylko nogi zarośnięte. Nie ma nóg, on ma klatę taką, taki sześciopak ma. No. Już wiesz, dlaczego kraby zawsze uchodzą za te takie napakowane. No bo one tak chodzą. Kyrki. Hej, największy garnek. A no tak, bo on się musi nagrzać, zagrzać i zagotować. Krzyś ogląda, jak rozpakować takiego kraba ze skorupki. Jak widzę jego minę, to widzę, że nie tylko ja psychiatry będę potrzebowała po tym odcinku. Krup nie wie. Psychiatrzy zaliczą wzrost klientów, po tym jak zobaczą, jak my go jemy. Okej, czas na wyciągnięcie naszych krabów i przełożenie ich do wrzątku, bo tutaj miało się tylko rozmrozić. One się tutaj nie piekły. O jeb, teraz to jest całkowicie... On teraz czuć te włosy! Tysi! Nie, od spodu tylko tysi. Od spodu to jest jego kuper. Patrzaj! Nogi nie poruszają. To ty mu urwiesz nogę za... Oj, jakim cudem taki wielki krab o takich chudych nóżkach się unosi? Ty, a rusza się to? Rusza się. O kurde. A tu nagle jebieb zaczął ruszać nóżkami. Zmieszczą się we dwa? Bo mało mi bo ty jest. A nie,
Nie dziubaj go po oczkach. On wypływa po prostu. To ja myślę, że tak z 15 minut 20, aż się tak zagrzeją, bo one są gotowane, tylko one się muszą zagrzać. Nie! On nie chce! Tak! Te kraby nie mogą pływać na plecach. Patrzcie. Jakie jajca! O nie, a dobra, nie? Jednak. Właśnie? Nie, bo się zblokował. On ale się jaja. Automatycznie, a daj tego drugiego, czy tak samo działa? Automatycznie się obraca. Gdyby mógł. Ma funkcję automatycznego obrotu. No? Patrz, no, tylko jest za mało wody. Ale? O, dwóch nie ma nóg. Dwóch nóg nie ma, oszukaj nas w sklepie. Czyń honory, otwieraj. Siostro, otwieraj. Uuu, jaki ładny, jak się ułożył. No, normalnie czuję się, jakbym była nad morzem. Zamkniesz, Tom? Ja też czuję, jakbym był nad morzem. Przenosimy, gdzie jeść. Bierz swojego krowa. Ale czemu ty nam naszykowałeś tam narzędzia? Oj, czuję morze. Lubię ten zapach, ale teraz boję się, że będzie mi się z krowem kojarzył. Co to jest za narzędzie? Co ja oglądałem. Ale mamy najpierw spróbować? Nie, na razie nie używajcie tego w ogóle. Najpierw musicie mu urwać wszystkie nóżki. Co? Tak, tamta odpadła, tak trzeba mu wszystkie nóżki. Ale musi mocno trzymie do mnie. Aaaa, jaki odgłos! Dlaczego mam już krwawe nóżki? Pokaż Martuś, jak to wyjdzie. Te wielkie też. Dobra. O, wiesz? No fajnie chrupie. Nie! Dlaczego on to robi? Tak, ty, faktycznie, 8 minut. O ja pierdzielę, one mają patrz, jakie mają nogi. Patrz, ale jedna może być tu, druga tam. A to zmienię już? No chyba tak. Ja bym spróbował, bo on tu ma ścięgienko. Słone. O, ale to mnogo ciężko będzie urwać. No ale tu przynajmniej jest mięso, nie? Okej. Okay. Uj, jasny gwint. Zmienia fakt, że jest to straszne. Ale mięsa. Nie chcę tego robić. Pomóc ci? Nie! Ma sobie sadysty! Dobra, raz kozie śmierci. W ogóle nie czułeś żalu? O! A! Dziubnął mnie jeszcze! Boli mnie coś palec jakiś taki. Jezu, jak to strzela. Jaki to jest pancerz, ty! Jaki pancerz? Ten to robi jakby normalnie. Ty na salonach same kraby jadasz, czy co? Wow, ile mięsa. Krabiego mięsa. Dobra, fajnie ci to otwiera, zaraz będziemy testować smak. O, pięknie. A patrz jak ładnie. A ty co zrobiłeś? No. A ty jak to zrobiłeś? Ale jeszcze nie zrobił tamtej części. Ale nie, to wyszło pięknie. Zobaczcie! Ale to musisz całe tam, od dużego zaciśnij. Pęka jak jajko. Czy masz też takie małe szczypczyki tam w środku? Wyjdą ci? Nie chcę zajść. Urwałeś. Ja jeszcze masz drugie, ale... Ale jest! Jest. A to moje dłuższe są. Patrz, inny kolor mają. A to się też je? Czy to jest mięso? Czy nie jest mięso? Nie, to jest bardzo mięso. Delikatne. Tak? Miękkie. To tak ciężko rozłupać. I próbuj. Co, mam to rozłupać? No. Czy tam? To tu jeszcze coś zostało? Igrzyska. No. Próbuj. Ty jakiś widzę, że patencior masz. O, sorry. Nie wiedziałem, że to tak szczeli. Za dużo mięśni masz. A, ładnie wyszło. Ale to jest bardzo intensywny zapach. Bardzo. No, moja taka druga taka była taka słaba. No to jest potężne to. Okej, okay, moi drodzy, co testujemy? Smak. Każdy bierze sobie łapkę. Zobaczymy, czy każda część krawa smakuje tak samo. No to 3-4. Pamiętaj tak kość. Smakuje, kość jakaś. No to jest, nie wiem, to jest jak ości. Mhm, pyszne jest. Mhm. Co? Dla mnie jest pyszne. Mi bardzo smakuje. Tak? No to smaczne go. Całe tu. Całe dwa. No. Rozpuśćmy tą największą część. On ma taką, taki tutaj, patrz to. Zobacz. To co tutaj jest, no. To tak leci równo z tym. No, widzę. Widzisz? Aha. Jakby z plastiku.
śmieszny. Dobra, otworzę sobie to twarz, a roz... O ty! A, tutaj go... O ty, kruca! To jest... Co to jest? Chyba... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Pnij to! Pnij to! To jest chyba ogon. Czy to się otwierało wcześniej? Nie wiem. Już nigdy nie, kraba chyba nie zje. Nie, nigdy. O, nie rób. Zrób se tak ze swoim. Odpadł ci? I temu mojego zepsułeś? Dopóki był zamknięty, wyglądał jako tako. Teraz wygląda jak alien. Taki rozłożony? Ja nie wiedziałem, że on tak się rozkłada. W ogóle wygląda jakby to była kula, no nie? Tak, to wygląda jak kurze pióra. Ej, w tych szczypcach, on ma jeszcze mniejsze szczypce, patrzcie. Tu ma takie mikroskopijne małe szczypce, które podają jedzenie do ust. O Boże. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Co ja mam tu zrobić? I co się z tego je? O, Krzychu, chcesz spróbować? Widzisz, spróbuj tego, to są chyba płuca. Tak? Płuców się nie je. O, nie jest płuców. O kurde, to jest takie... Bardzo płynne w środku jest jak... O, Martuś, a gdzie masz mięso? Chyba zostało ci na tym? Mój krem nie ma mięsa, tu w środku. Tam jest mięso, no. A ty, Krzysiu, ma dużo mięsa, no. Ale to jest... Patrzcie! Tobie chyba zostało na tym. Ale... O. A Krzysiu jakie ma mięso? Młody mój krab się zepsuł. Krzysiu ma takie... Dosyć? Bardzo dobre. To nie wygląda zbyt apetycznie. No nie, no to mięso... No jak to mięso? Zobaczcie. Ty cnij sobie to mięso. A to jest jakby nie, to ugotowana ta piana tak. Taka. Szumowina z krabem. Czy by coś nie tak ukrzyć, jest dobrze. To by dziś to mięso się podziało? Gdzie ono jest? On ma więcej tych takich piórkowatych części. Właśnie nie wiem, czy to się je, czy to się nie je. O, ale nie, chyba się nie. Chyba nie. To wygląda jak fortepian. Tego się chyba nie je. Nie wiem, bo ja się nie jestem znawcą, tylko tyle co widziałem. Ja tu mam... Tu jest... Nie jedz tego, nie jedz tego, to ma włosy tutaj takie... Nie jedz tego. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jak to się... Jak to się stało? Co ci się stało? Co to się... To ma włosy. Co mamy z tego do jedzenia tak właściwie? No nie, no, bo... nie wiem. Tu jest dużo. No u ciebie jest dużo, a u Marki nie było nic. No ty masz, ale ja tutaj nic... Chyba, że tą skórę mam jakoś zdjąć, może ja to... Ja tego zjeść nie da rady. Nie ma szans, że ja to zjem. U ciebie jakby nic nie było do jedzenia. Nie, nic. Ja dostałam zepsu tego kraba. Marta wzięła tego większego. No, ja dostałam tego większego. Ja mam tego mniejszego, co był bez... Ale on się bałać... Patrz, mojego kraba... Mój krab wygląda jak eksplodowany kosmita. A z tego się je? Ze środka tych? Nie, bo to już jest płótko. No tutaj trzeba będzie poszukać jeszcze mięsko. Tu jest mięsko. Popatrz, zapłaciliśmy za to 4 dychy, za jednego. No. I tak naprawdę ty tym nie pojesz. No nie. Bojesz się tym, tu więcej jest grzebania niż jedzenia. No dokładnie. O, tu jest dużo mięsa w tej. Z drugiej strony... Ja ty jeszcze chcesz, czy nie? Nie, absolutnie. Smaczne, kochani, wszystko twoje. Ja bym takiego w akwarium trzymał, a nie jadł. A zewnątrz bardzo ładny był. Mi się po prostu wydaje, że trzeba mieć wysublimowany smak. Nie, ja dzisiaj tylko na roślinach. Jakaś marchewka tarta albo coś. Dogron, o, tak, to mi przejdzie. Że po tym, po krabie chcę spróbować, co? Homara. Homara chcesz spróbować? Nie. No. Nie będzie homora. Czy mój krab wygląda jakby eksplodował w środku? Zajebiste. Młody, czujesz to samo co ja? Robimy tydzień z krabami? Z krabami? Och, ale już ja schudnę. Ja jadę. Czy mogę wybierać i ci oddawać? Ja nie chcę, daj Krzychowi. Mogę ci naobierać tego kraba, bo to w sumie się tak śmiesznie rozkłada. O, fuck, ale na mnie chlapło. Ale prawda jest taka, że człowiek je to, do czego jest przyzwyczajony. Pewnie ktoś na przykład w innych krajach, gdzie kraby są tak popularne jak u nas kury, i że jedzą to po prostu non-stop, to całkowicie inny smak, inne podniebienie. Pewnie jakby zobaczył taką gotowaną kurę i ja pierniczę, to by się z taką miał reakcję jak my. Ale nie wiem, jaka musiałabym być głodna, żeby zjeść takiego kraba. Wiesz, tak, o, ale mi ładny kawałek wyszedł. Bym zjadł go jak jajecznicę. Tak? No to... Zostawić ci? To może... Młody, dzisiaj tylko krabie. Patrz, nie jestem w stanie rozbić. Młody, całą tą dietę na dzisiaj wydaliśmy na kraby. A czy to mięsko takie ładne, białe i tak dalej, ale po prostu no Mikołaj nie przyswaja krabów. To jest dziecko, które po prostu na krabie nie jest wychowane i nie będzie wychowywane na krabie. Myślicie, że jedzą to właśnie takim sprzętem? Odwoźnego? Dużo się smakuje z głowy, jakby mózg.
Całkowicie nasze smakuje. Wow. No, taki gorzkawy. Oh! Chyba on miał brudne myśli. Ja mam zjeść dwa kraby. No bo masz tego tutaj tyle, że wiesz. Szkoda wyrzucić. Ale bym zapalił krabę. Dzisiaj, kochani, się nie całujemy. Jest niedobrze. O Jezu, czemu on mnie cały czas chrapie po twarzy? Durny krab. On jest taki sprężysty mięso. Karmiam mojego męża krabem. O, to zajebiste. Ja nie rozumiem, dlaczego wam to nie smakuje. My mamy to samo w drugą stronę. Nie rozumiem, dlaczego ci to smakuje. Dajcie znać w komentarzach, czy zjelibyście takie coś. Takiego krama. Pysznego, przepysznego... Krabo burgera. O kurde. O właśnie, o to mi chodziło. Tu jest najlepsze. Smacznego. Odrzuć te żygowiny. Nie. To zaraz po tymi żygowinami. Ty wiesz. I co, młody, zmieniasz podejście do tego, że potrzebny ci psychiatra? Też nie. Ale po co to się tutaj wydarzyło, mówię? To chyba wszystkim będzie potrzebne. Dobrze, to chcemy się z wami pożegnać bardzo serdecznie. Ja mam trwały uszczerbek na łebie po prostu. Zapraszamy was do zostawienia kciuka w górę, bo dla mnie było to straszne przeżycie. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Możesz, kochanie, ty się dzisiaj pożegnać, bo generalnie ty masz najlepszy humor po tym zjedzeniu tego kraba, więc jakby energii też masz najwięcej. Znaczy ja wam powiem, jeśli chcecie spróbować kraba, to sobie spróbujcie, ale nie nastawiajcie się na to, że sobie pojecie. Będziecie wylizywać kości, żeby sobie pojeść, choć trochę są takie włochate i trochę język gilgoczą. Jeśli chodzi o kraba, mi bardzo smakuje, wam? No, wiem, no, jakby to powiedzieć dyplomatycznie. Jest jakby, mój smak nie jest aż tak wysublimowany. To pa! Żegnamy się, bye! Dziękuję bardzo, pyszne było.